przyjechałem z Dratowa, z województwa lubelskiego. Klacz Etna Evita w paszporcie. To jest drugi czempionat koni zimnokrwistych i Ardena polskiego w zabudowie. To jest czempionat regionalny. Z tego czempionatu są konie wyłaniane, najlepsze trzy miejsca to są konie wyłaniane na ogólnokrajowy czempionat koni w Kętrzynie. Grochowski Paweł, Dratów, województwo lubelskie. Ogólnie pasja to chyba w rodzinie zostaje, bo i dziadek, trzy pokolenia hodują, dziadek, tato. No ja tam powoli się wdrażam. Myślę, że poszło w miarę dobrze, za bardzo nie widziałem tak z zewnątrz, ale myślę, że poszło bardzo dobrze. Żeby uzyskać dobry wynik i dobrą ocenę. Dobra, wstęp! Przypomnę, oceniana jest klacz Evita AG pana Artura Grochowskiego z województwa lubelskiego. I proszę o postawienie przed komisją. Za chwilę będzie werdykt. ,9 to jest typ rasowy, czyli prawie 9, bardzo dobry wynik. Głowa, szyja, kłoda 8,8. Następnie kończyny kopyta 7,4 ruch wstępie. Też 7,4, a kurs pewnie lepiej będzie zaraz. Tak przynajmniej to z daleka wyglądało. 7,9. Dziękuję. Wszystkie konie są z Okręgowego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Też częściowo zajmujemy jakby część Lublina i tutaj z Lublina też hodowcy do nas dotarli na tą wystawę. Jestem Artur Grochowski, przyjechałem z województwa lubelskiego, z miejscowości Dratów. Konie hodujemy już w sumie trzecie pokolenie, jak ten syn powiedział. A samo przygotowanie konia, ona ma w tej chwili rok czasu i to jest tak naprawdę od urodzenia. Można powiedzieć, że się konia przygotowuje do takiej wystawy, bo to naprawdę wymaga dużo pracy, dużo cierpliwości, dużo wyrzeczeń, no i przede wszystkim cierpliwości do konia, do tego właśnie, żeby on się pokazał w taki sposób, jaki dzisiaj pokazała właśnie ona, że się nie spłoszyła, jest spokojna, jest grzeczna i no i cieszy nas ten wynik, bo mamy przynajmniej drugie miejsce w tej chwili. Tak jak mówię, od samego urodzenia trzeba przygotowujemy do tego, żeby on obcował z ludźmi, żeby się nie bał, żeby dawał nogi, żeby po prostu nie bał się wędzidła, kantara, po prostu to jest naprawdę bardzo trudna i mozolna praca. Ale te konie są tak miłe, tak wspaniałe, z takim temperamentem, że naprawdę z nimi praca to jest przyjemność. Chodźcie, Witko. Komisja ocenia jakoby tak hodowlanie nazywany fundament konia, czyli kończyny, nogi, kopyta. Później pokrój, głowa, szyja i ruch. To są najważniejsze jakoby rzeczy przy wycenie konia. Pan przewodniczący komisji, pan Marek Niewiński. Myślę, za chwilę nam mnie tutaj przedstawi. Ja przedstawię państwu, która z klaczek rocznych została czempionką, która wiceczempionką, a która zajęła miejsce trzecie. Przyjechałem z klaczką dwuletnią, maści siwej. Klaczka ma 2 lata. Pochodzę z miejscowości Nagórki, gmina Piątnica. No, przyjechałem do kolegi, znamy się bardzo dobrze ze wszystkich wystaw. Zaprosił mnie i Wojewódzki Związek Hodowców Koni tak samo poinformował, żeby tu przyjechać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, no ale myślę, że jakoś tam będzie. I zawsze brać udział lubię w takich imprezach okolicznościowych. Mam dwie pasje, ale z tamtej bym zrezygnował, to bym zostawił pasję.
bo to już takie jest rodzinna pasja, może tam nie rodzinna, jak rodzinna, ale tak każdy się tam tym interesował, tylko teraz jest inaczej, kiedyś w konie pracowali, a teraz właśnie w konie się tylko właśnie ma tak do wystaw, do prezentacji, do pokazu, do popatrzenia, do swojego szczęścia i tak do takiego rozluźnienia. Chociaż się człowiek napracuje czasami, ale pójdzie na te konie, popatrzy i to jest tak jakoś to się do tego wraca, do życia. Kto czesał konia? A to kolega taki właśnie jest w tej dziedzinie sprytny, nazywa się Łukasz, on mi dużo pomaga w prezentacji, przygotowaniach koni, w różnych takich rzeczach. No tam mieszkamy obok siebie, daleko, także on mi zawsze dużo w tych rzeczach pomaga. Będzie podium? Myślę, że może nie, ale udział biorę, nie patrząc na to, czy będzie podium, czy nie będzie, ale zawsze udział biorę, bo na podium bo czasami się nie spodziewa, a się dostaje, a czasami się nie spodziewa, się spodziewa, a wychodzi inaczej, także nigdy się nie, do końca się nie wie tego. Się jedzie, bo to jest taka, moim zdaniem, już dla mnie już taka od paru lat tradycja się zrobiła. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Urząd Gminy w Zabudowie i ja. I lubię ogólnie konie. A pan bierze udział w czempionacie tutaj, w wydarzeniu, czy nie? Czy jako widz? Ojciec. Ojciec? No. To jest kucami, Kropiwnicki Antoni. Aha. Kucami wozi tam dzieci, nie wiem, tylko przyjechał sobie tak dla hobby. No i jak się panu podoba to wydarzenie? No fajne. Akurat ten czempionat ma to do siebie, że tutaj jest wystawa koni docelowa jako czempionat, ale też mamy różne atrakcje dla jakoby ludzi z miasta, z gminy i takich, którzy nawet nie obcują z tymi zwierzętami, bo też mamy dodatkowo przejażdżki bryczkami dla dzieciaków, kucyki, zabawy, dmuchańce, produkty regionalne, no i też pokazy maszyn rolniczych firmy Samasz. Łączna ocena klaczy 3. My przyjechaliśmy z, powiedzmy, z Grajewa. Kogo kibicujecie? No z Grajewa, tu Mikulskich mamy. A tak, tylko popatrzeć, trochę coś kupić, bo też mamy konie. I tyle. Koszykowski Bogdan, przyjechałem z Klimaszewnicy, z powiatu grajewskiego. Prezentuję klaczkę. Konia, polski koń zimnokrwisty. No i ile lat ma? Skończyło 2 lata. No i dlaczego pan bierze udział w tym wydarzeniu? No, zamiłowanie do koni. No. Od ilu lat zabawa. Takie zamiłowanie u pana? Słucha pani, u mnie to się zaczęło, można powiedzieć, od syna. To od syna. Ja tylko jestem przykrywką, można powiedzieć, tego. No i kupiliśmy jednego źrebaka, już teraz mamy 20. I tak poszło. I tak poszło. No. A teraz to pasja po prostu. No i jak pan przygotowuje konia na takie wydarzenie, na taki czempionat? No to kilka dni przed czempionatem. To nawet nie kilka, dłużej jak kilka. To, no, ciężka praca, powiem tak. To jest ciężka praca. Tylko że przyjemna i... dzisiejszy dzień jest po prostu... Będzie na podium? Zobaczymy. Takie są zamiary. Hodowlą koni zajmujemy się tak naprawdę od wielu pokoleń. Przyjechaliśmy w tym roku po raz drugi na wystawę do Zabudowia. W tym roku przywieźliśmy ze sobą 3 konie. Jest to 2-letnia klacz PKZ Plomba, roczna klacz Pantera i roczny ogierek Problem. Problem, czyli sprawia problemy? Sprawiał problemy po porodzie, w momencie kiedy się urodził. Zajęło nam aż 48 godzin do tego, żeby go podłączyć do picia mleka mamy. I no, był bardzo problematycznym źrebięciem. Ten, który jest po środku. Czy to te konie pływają? Tak, to są właśnie pływające konie.
które można obejrzeć dzisiaj na czempionacie zawodowym. Dokładnie. To, co mamy dzisiaj przyjemność zaobserwować, to tak naprawdę kilka minut, a to jest praca całoroczna i również też nieprzespane nocy, kiedy czekamy na porody źrebiąt, zapewnienie paszy, pastwisk dla naszych koni. I musimy tutaj podkreślić, że hodowla koni jest głównym utrzymaniem naszego gospodarstwa. I tak naprawdę myślę, że w obecnej chwili żadna gałąź rolnictwa nie ma się za dobrze. Więc staramy się rozpowszechnić tą hodowlę koni, żeby jak najwięcej ludzi zainteresować nią i pokazać, że to fajne zwierzęta. Czy już dzisiaj konie były na prezentacji, czy nie? Tak, jedna klacz roczna była, za chwilę wychodzi dwuletnia. No jak ta klacz roczna się zaprezentowała według pani? Według mnie troszkę lepiej niż dostała punktów, ale od tego są sędziowie, żeby stwierdzić i ocenić naszą pracę i nasze konie. I w tej chwili może tak. Proszę o ocenę. 8,9, prawie 9, typ rasowy. Głowa, szyja, kłoda. No to chyba najwyższa ocena w tej chwili za ten element budowy konia. Dalej jest kończyny kopyta 7,1. Ruch w stępie 7,9, a w kłusie no komisja doceniła 9,0, takiej oceny jeszcze nie było. Więc mamy w takim razie 42 punkty średnia ocena i jest to najwyższa ocena wśród klaczy dwuletnich, jakie w tej chwili tutaj zostały zaprezentowane. Myślę, że będzie brała udział w czempionacie. 42. Ciężko bardzo, ponieważ pogoda strasznie, słońce daje nam w głowy i gorąco. Pozyskał pan dotąd, jak dotąd najwyższą notę, 42 punkty. Tak jest. No i? Jak się pan z tym czuje? Bardzo dobrze, ale to po prostu trzeba wypracować. To nie jest z dnia na dzień, po prostu trzeba z koń pracować, przygotować go i ciężka praca opłaca. Jak ten koń się nazywa? To jest dwuletnia klaczka, Lizbona się nazywa po Ardenie szwedzkim Bartelu od nowojankowickiej klaczy Losa 2. A się urodziła po prostu u mnie. A skąd pan przyjechał? Grajewo. Powiat grajewski, a dokładnie z Kapic. I oczywiście też na pewno to jest wielka pana pasja. Tak jest. Największa dotychczas. Bierze pan często udział? Tak, się staram jak najczęściej. Póki czas to na to pozwala, ale razem z bratem i tam z synem współpracujemy i dajemy radę jakoś. Dobry, jestem lekarzem weterynarii. Moją specjalizacją są konie. Także oprócz dużej pracy hodowcy, to po pierwsze o takiego konia trzeba zadbać tak naprawdę jeszcze zanim on przyjdzie na świat. Czyli dbamy o jego matkę. Matka jest odpowiednio karmiona, odpowiednio utrzymywana, ma zapewniony ruch, jest na czas odrobaczana, szczepiona. No i potem rodzi się taki źrebak i często te źrebaki już biorą udział w czempionatach i zaczynają jeszcze będąc tak zwanymi źrebiętami pod matkami, czyli to jest źrebak, który jeszcze jest przy mamie, czyli źrebak do 6 miesiąca życia. No to jest już młoda klacz dwuletnia, ona w przyszłym roku już sama będzie mogła zostać mamą. Także przygotowanie to jest głównie praca właściciela, tak, opiekuna takiego zwierzęcia, ponieważ to jest młode, temperamentne zwierzę, które trzeba nauczyć, żeby po pierwsze dobrze znosiło towarzystwo innych koni, innych ludzi, nie stresowało się, żeby była skupiona na tym ruchu, jak najlepiej pokazała wszystkie walory swoje budowy, rasy, którą reprezentuje.
Także dużo, dużo się na to składa, natomiast największe zdecydowanie ma tutaj znaczenie to, jak podchodzi do tego opiekun, właściciel zwierzęcia i to, jak jest zaangażowany, jak bardzo się czuje odpowiedzialny i jak bardzo mu się też chce, tak, bo w tym takim natłoku codziennych zajęć ci opiekunowie muszą znaleźć po prostu czas, żeby to robić. A 42 to klacz Lizbona pana Piotra Mikulskiego. Tak, to 42 punkty pan Andrzej Mikulski z klaczą Lizbona, która uzyskała najwyższą ocenę w tej grupie. Oczywiście te oceny nie przekraczają jednego punktu. I dalej 41,5 Blanka, 41,4 Wulkana i 41,4 Juna. Spośród tych czterech pięknych klaczy, bardzo dobrych klaczy, bo uzyskać ponad 40 punktów na 50 możliwych, to znaczy, że to jest ocena bardzo dobra. Komisja poprzez wskazanie wyłoni czempiona, wicechempiona i trzecie miejsce i czwarte w tym przypadku w grupie klaczy dwuletnich. Myślę, że komisja ma trudny orzech do zgryzienia, bowiem wszystkie klacze są naprawdę w bardzo dobrym typie. Klacze nieźle ruszające się, bardzo dobrze przygotowane do prezentacji. Tu kolejny raz w stosunku do hodowców podziękowanie. Proszę Państwa, bo jak do tej pory wszystkie konie do prezentacji były przygotowane, proszę wierzyć, że te konie w tej chwili w ręku to nie za dużo chodzą, po prostu są generalnie, korzystają z pastwisk, biegają sobie luzem, a tutaj proszę zwrócić uwagę, chodzą spokojnie w ręku, tak jak gdyby chodziły codziennie w zaprzęgu. Panie Wieszku, ja jeżdżę! Aha, tu jest. Dobrze, to bardzo się cieszę, że jeszcze są tacy, którym się chce jeździć. I dzięki takim ludziom właśnie te nasze imprezy mają sens.